wiem, ja wiem. Ja wszystko rozumiem. Ja wiem, że teraz bardzo dużo rzeczy dzieje się na YouTubie. Boxer trafił do szalonego reportera, DJ Palasite powrócił, Oliwka Brazil powróciła, Versus ma dramę za niewinność, a Krzysztof Gonciarz opublikował nowy materiał, który komentuje Pandora Gate. Ale bądźmy szczerzy, kogo to obchodzi w grudniu? A wiecie dlaczego nikogo to nie obchodzi w grudniu? Ponieważ w grudniu wychodzi nowy trailer do wyczekiwanego GTA 6. Jak pewnie dobrze pamiętacie, jeszcze całkiem niedawno cały internet obiegła informacja, że Rockstar już w grudniu planuje wypuścić trailer nowej odsłony Grand Theft Auto. Jak możemy przeczytać na ich Twitterze, już w grudniu tego roku pokażą pierwszy trailer nowej odsłony Grand Theft Auto. Warto też zwrócić uwagę na to, że ten tweet zdobył 167 milionów wyświetleń, więc wydaje mi się, że nie tylko ja czekam na premierę. Ale dzisiaj otrzymaliśmy jeszcze piękniejszą informację. Na oficjalnych profilach Rockstar Games otrzymaliśmy oficjalną datę premiery tego traileru, a będzie to już w ten wtorek, 5 grudnia. Tak, zgadza się, Rockstar Games zrobił nam Mikołajki dużo wcześniej. Godziny 17 naszego polskiego czasu. Swoją drogą jestem ciekawy, czy Rockstar zrobił nam największego trolla w historii ludzkości i zapowie jakąś nową gierkę mobilną na telefon. Ponieważ czysto oficjalnie nie potwierdzili, że będzie to Grand Theft Auto 6. Ale mimo wszystko ja w nich wierzę. Ponadto mam dla was drugą ciekawostkę. Na pewno wiecie, że Rockstar wydał remaster wszystkich trzech części GTA. San Andreas, trójki i Vice City. O jakości tego remastera nie będę się teraz wypowiadał, ponieważ chyba sami wiecie, że był bardzo kiepski. Ale teraz oddałem go prawie za darmo. A darmo? Gratis to uczciwa cena. Wiernie cytując artykuł Pure PC, 14 grudnia abonamenci platformy Netflix będą mogli za darmo, a właściwie to w ramach abonamentu, zagrać w GTA The Trilogy The Definitive Edition. Gracze w tej sytuacji otrzymają więc dostęp do takich tytułów jak GTA 3, GTA Vice City i GTA San Andreas. Co istotne, zagrać będą mogli jedynie na smartfonach z Androidem oraz iOS-em. No i to tyle. Myślę, że nikogo to teraz za bardzo nie obchodzi. Czekamy na 5 grudnia, panowie. Swoją drogą dla widzów mojego kanału. Zaczęły się grudzień, ludzie nagrywają vlogmasy. Ja też postaram się wrzucać codziennie. Będą to raczej krótsze formaty niż tylko takie newsy, ale to zobaczymy w planie jak wyjdzie. A na razie trzymajcie się i cześć.